Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 8, a w tej chwili jest po godzinie 9 i zaraz wychodzę. Nawet w sobotę nie jestem w stanie się wyspać, a to dlatego, że dzisiaj mam naprawdę przed sobą intensywny dzień, ale na całe szczęście dzisiaj jest chłodniej. Do wczoraj były niesamowite upały, ale dzisiaj jak się obudziłam, to zauważyłam, że już jest tylko 20 stopni, więc jest naprawdę dobrze. Co prawda pokazywali dzisiaj w Dzień Dobry TVN, jak przed chwilką jeszcze oglądałam, że mogą się pojawić deszcze, co by mi lekko skomplikowało plany, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. I pewnie się dziwicie, co dzisiaj będę robić. Ja ogólnie od wczoraj już jestem, od wczoraj od godziny 15 jestem na urlopie, więc teraz już na spokojnie wszystko powinno się odbywać. A tak naprawdę wszystko jest na zupełnym wariactwie i na największych obrotach, a to dlatego, że w poniedziałek wyjeżdżam na urlop i wyjeżdżam do Łodzi, ale myślę, że o tym Wam opowiem jakoś później, bo teraz troszeczkę się śpieszę. I za chwilkę wychodzę, zabieram Guzika do weterynarza, bo niestety Guzik trochę się pochorował, ale mam nadzieję, że to nie jest nic wielkiego. Ma podejrzenie jakiejś alergii. Sama jestem zdziwiona, jakiej alergii, bo nie była zmieniana karma, nie była zmieniana karma mokra czy karma sucha. Nie jadł nic, wiecie, takiego, co by mogło wywołać alergię, nie dostawał żadnych produktów mlecznych, więc mam nadzieję, że to nic poważnego. Dowiedziałam się o przypadłości Guzika w czwartek, opowiadałam Wam o tym na spontanicznym live, ponieważ poszłam go zaszczepić i okazało się, że ma powiększone węzły. Mam nadzieję, że dzisiaj już będzie wszystko w porządku i sytuacja się nie pogorszy, bo usłyszałam od Pani weterynarz, że jeżeli te węzły nadal będą powiększone, to dostanie antybiotyk, więc trzymajcie kciuki za Guzika. Potem idę na zakupy, a następnie idę na paznokcie, ponieważ mam już niesamowity odrost. I wszyscy się pytają, czy to na Instagramie, czy też pod poprzednim filmem. Tak, to są moje naturalne paznokcie. Sama jestem w szoku, że są tak długie. Ale podejrzewam, że to dlatego, że ostatnio piję dużo mleka, jem dużo nabiegów. I po prostu to wapno jakoś tam minimalnie się wchłonęło, przez co mam troszeczkę silniejsze paznokcie. Nie będę ukrywać, że to te dobre płatki sprawiły, że po prostu mam ochotę na mleko właśnie z tymi płatkami i może troszeczkę jest to tego zasługa. Bo nawet ostatnio nie biorę Betabalu, a paznokcie są naprawdę w fajnej kondycji, ale muszę je przed wyjazdem jakoś ogarnąć, no bo to aż wstyd z takimi paznokciami gdzieś jechać, więc dzisiaj jeszcze właśnie idę na paznokcie. Potem mam troszeczkę rzeczy do zrobienia i być może wieczorem spotkam się ze znajomymi, więc dzisiaj jest naprawdę intensywny dzień, ale ja już uciekam, bo zaraz się spóźnię do weterynarza. Oczywiście zabiorę Was ze sobą i zaczynamy kolejny dzień w formie daily vloga. Jestem już właśnie przed gabinetem weterynaryjnym i czekamy na wizytę. Ja jeszcze chwilkę wyszłam na dół, żeby się do Was odezwać. Mam nadzieję, że Guzikowi naprawdę nic nie będzie i że wszystko jest ok. I że już dzisiaj jego stan zdrowia będzie naprawdę spoko. Jeżeli się nie uda go dzisiaj zaszczepić, trudno, ale grunt, żeby po prostu nie chorował i żeby wszystko było w porządku, to będzie dla mnie najważniejsze. I szczerze mówiąc, nie lubię tak szybko wychodzić o jakiejś godzinie typu 10 rano w sobotę, bo przeważnie po całym tygodniu pracy lubię się wyspać, ale dla Guzika wszystko. Przez te dwa dni musiałam też ranki, które były alergiczne, przymywać oni septem czy jakoś tak, więc było dużo roboty i mam nadzieję, że po prostu wszystko jest naprawdę w porządku i że nie będzie żadnego problemu związanego właśnie z tą alergią i że się wyjaśni, co tak naprawdę mojemu kotkowi dolega. Ale jak już wyjdę z gabinetu i pewnie będę szła na zakupy, to się do Was odezwę. Jest przed 12 i powiem szczerze, że spędziliśmy z Guzikiem około 1,5 godziny u weterynarza. Sama wizyta trwała 7 minut, a to dlatego, że były jeszcze dwie osoby przed nami, nagłe przypadki, które były poza kolejnością, bo ostatnio nasza pani weterynarz zrobiła umawianie na godzinę, ale nie do końca to na przykład w sobotę działa, bo przyszły dwa pieski w nagłych przypadkach i trzeba było poczekać, więc czasami się tak zdarza. I na szczęście z Guzikiem jest wszystko w porządku. Już się mu leczy ta alergia. Ma stróbki, więc z jednej strony pyszczka, już jest wszystko ok. Teraz idę tylko do apteki po mu pomaść, bo z drugiej strony przy łóżku jeszcze ma trochę zgrubienie i po prostu trzeba mu smarować. Najgorsze jest to, że ja wyjeżdżam, więc będę musiała poprosić mamę, żeby mu dwa razy dziennie posmarowała. Na szczęście z nim zostaje. U nas zawsze są właśnie wyjazdy planowane tak, żeby ktoś z Guziczkiem został, żeby kotek miał zapewnioną jak najlepszą opiekę i żeby nie tęsknił. I wiecie, muszę teraz pójść po masie do apteki i za chwilę idę na paznokcie, bo tak naprawdę mam 15 minut do umówionej godziny. Myślałam, że jeszcze zdążę zrobić zakupy, ale na zakupy do Lidla będę musiała pójść po prostu już po
tak naprawdę paznokcia, więc będę miała mało czasu, bo na 18 jestem umówiona, więc tylko zjem, szybko coś tam przygotuję i sobie ogarnę już wyjście. Trochę dzisiaj jest chaotycznie, ale mam nadzieję, że uda mi się ze wszystkim ogarnąć. A muszę zrobić zakupy, bo w poniedziałek z samego rana jadę, a niedziela jest niehandlowa, więc muszę sobie kupić jakieś jedzenie na wyjazd, bo będzie trochę niezłe. Dobra, doszłam do apteki, więc odezwę się później. Jest przed godziną drugą i coś mi się lekko zerwał wiatr. Jakoś odeszłam z paznokci i idę teraz na zakupy do Lidla. Powiem szczerze, że jestem bardzo głodna, bo o 9 jadłam w stanie, a do tego nie zjadłam. Więc muszę szybko zrobić zakupy i zjeść na obiad, bo po prostu umrę z głodu zaraz. Dziwnie jest, bo zerwał nam się wiatr, jest fajnie chłodno, ale wietrze wieje, mam nadzieję, że nie nagoni deszczu. Bardzo mam skrócone paznokcie, do tego mam zupełnie inny kolor, mam czerwone, ale wszystko wam pokażę, jak już będę w domu, bo teraz za bardzo nie mam wam jak pokazać. I niby paznokcie miałam długie i fajne i się nie łamały, ale wiecie co? Jak pani zaczęła piłować, pani Ania, to się okazało, że się zaczynają powoli rozdwajać, więc musiały być bardzo skrócone i mam bardzo silną bazę. Na razie bez właśnie tutaj żadnego żelu. Mam nadzieję, że mi się fajnie utrzyma i że nie będzie to żaden problem. Dzisiaj idę na zakupy do Lidla z kimś, bo będę robić duże zakupy, więc potrzebuję pomocy. Po drugie, jak idę sama, to mi to zajmuje po prostu bardzo, bardzo dużo czasu, więc pójdę tutaj z kimś z rodzinki na szybkie zakupy. I mam nadzieję, że po prostu nie będzie jakiejś epicznej kolejki. Dobra, uciekam i odezwę się pewnie już do was, jak wrócę z Lidla. Jest około godziny 15:30 i pewnie wam się wydaje, że ten kadr jest bardzo nocny, ale niestety 15 minut po moim przyjściu do domu zaczęły zbierać się chmury i właśnie się rozpadało. Troszeczkę to komplikuje moje plany, ale mam nadzieję, że to jakoś przymknie bokiem i nie będzie zbyt długo padało. Ja się do was nie odezwałam zaraz, jak wróciłam z Lidla, bo wróciłam około godziny 14:30, ale byłam tak niesamowicie głodna, że musiałam najpierw szybko spakować zakupy i wiecie, zjeść obiad, bo po prostu już umierałam z głodu. I teraz, kiedy zjadłam, wypiłam herbatę, to przychodzę się do was odezwać. Ten poranek był naprawdę bardzo intensywny i wszystko tak naprawdę zajęło mi dużo więcej czasu niż przypuszczałam. Byłam w domu dużo później, bo zakupy też zrobiłam dopiero po paznokciach, a nie przed. I wszystko co spowodowało, że po prostu mam mało opóźnienia. Teraz jest właśnie tak jak wam powiedziałam, około godziny 15:30 i wiecie co? Troszkę się boję, bo muszę jeszcze do was nagrać jeden film, bo chcę, żeby filmy były zaplanowane, jak mnie nie będzie, jak będę wyjeżdżać. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że zdążę ponagrywać, chociaż ponagrywać będzie wygląda mocno. Będę tutaj nagrywać właśnie w kuchni moją drugą część kolekcji herbat, dlatego też użyłam nowej pomadki z Avon, bardzo mi się podoba ten taki winny kolor. I mam nadzieję, że po prostu wszystko się poukłada. I tak jak widzieliście, nie było filmów na kanale, bo niestety byłam chora, moje nerki dały mi do wywatu i przez tydzień leżałam. Co prawda już w niedzielę czułam się lepiej i myślałam, że może w poniedziałek pojawi się film, ale wiecie, to była poprawa tylko dosłownie na kilka godzin, tam od 10 chyba do 18 w niedzielę. I potem już było tylko gorzej, więc nawet nie miałam kiedy czegokolwiek nagrać. I w efekcie po prawie tydzień nie było filmów na kanale. Ale niestety tak to jest z tymi moimi nerkami, że i tak teraz się udało, że chyba z 5 miesięcy mi nie bolało tak porządnie, więc no super, chociaż tyle i czasami tak się będą takie przerwy zdarzać. Nie sądziłam, że będą one aż tak długie i mam tylko z jednego się cieszę, że w poniedziałek wyjeżdżam i już teraz czuję się dobrze i nic nie zapowiada, żeby po prostu ten ból wrócił, więc jestem spokojna i mogę odetchnąć z ulgą. Dlatego to jest jedyny plus. Tak jak wam mówiłam, jestem już na urlopie, ale na razie na urlop i na odpoczynek nie mam czasu, bo jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia przed wyjazdem. I teraz trzymajcie kciuki, żeby pogoda się poprawiła, bo chciałam jechać do Wicharowa, żeby zrobić live'a w plenerze, ale jeżeli tak będzie padać, to nie wiem, może po prostu pójdę do Aquasfery i tam sobie zrobię live'a, zobaczę, jak to wszystko się ułoży. Chciałabym przeprowadzić, bo mam się spotkać jeszcze z znajomymi i mam nadzieję, że wtedy by ten live był fajniejszy taki, wiecie, bardziej na luzie, ale zobaczymy, jak to wszystko się ułoży i po prostu jak to wszystko będzie wyglądało. Ja teraz zabieram się za nagrywanie i odezwę się do was później. Jest teraz około godziny 17:30. Przepraszam was za prześwietlony klip, ale muszę się do was na szybciutko odezwać, bo na szczęście pogoda się ogarnęła i na razie nie pada. Przestało około pół godziny temu,
Ale szczerze mówiąc, te chmury są niepewne i nie wiem, bo miałam plan, żeby pojechać do Wejherowa, ale zobaczymy, jak będzie na dworze. Czy pojedziemy sobie właśnie do Wejherowa, czy też po prostu przyjdziemy się po rajdzie. Na pewno zrobimy sobie live właśnie z terenu. No chyba, żeby coś się nam pokrzyżowało i nie było zasięgu, albo Paweł nagle by się rozmyślił, bo tak, bo chciałabym się dzisiaj spotkać z Pawłem i jeszcze z jedną osobą, zobaczymy, czy to się uda. I powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że wszystko wypali. Co prawda muszę jeszcze teraz szybko skoczyć do sklepu, a jest zamówiona na 18, bo oczywiście byłam w Lidlu i bo jestem sierota, bo zapomniałam kupić sobie napojów na drogę, a jutro to już w ogóle wszystko będzie tak naprawdę pozamykane. No może jakieś osiedlowe sklepiki typu Żabka będą otwarte, ale ja jutro mam tak dużo rzeczy do zrobienia, w tym spakować się, że chcę dzisiaj już mieć wszystko pokupowane, żeby, wiecie, mieć na drogę gotowe. Po drugie, skończyło się picie w domu, więc po prostu pójdę i przyniosę to picie. Widzicie, już mi się trochę język plącze, bo się śpieszę i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj naprawdę ten dzień tak szybko mi leci i tak dużo rzeczy już zrobiłam. Udało mi się nagrać dla was drugą część herbat, więc mam filmy nagrane na mój wyjazd. Tylko teraz trzeba jeszcze je zmontować, więc jutro pewnie później będę montować dla was filmy, żeby się pojawiły podczas wyjazdu. Siedzimy właśnie w pozytywnie zapieczeni z Pawłem i jeszcze z jedną koleżanką. Na razie sobie, o, słyszycie, jak się Paweł śmieje za kamerę. Na razie wam go nie będę pokazywać, bo mamy mało czasu, bo szczerze mówiąc trochę zapomniałam się do was odezwać, bo tak fajnie nam się rozmawiało ze sobą. Za chwilkę idziemy jeszcze koleżankę odprowadzić i potem zrobimy z Pawłem live'a, którego planowaliśmy. Jestem ciekawa, bo to będzie Pawła debiut na live'ie, więc naprawdę jestem ciekawa, jak się sprawdzi, jak się uda. Paweł jest pozytywnie nastawiony, więc zobaczymy, czy go nie zniechęcicie. I ja mam nadzieję, że też live z Pawłem wam przypadnie do gustu. A, w ogóle zapomniałam wam pokazać paznokcie. Tak wyglądają, są czerwone. Zupełnie mi to wleciało z głowy. Ja naprawdę mam dzisiaj jakiś chaotyczny dzień i zaraz wam pokażę, jak Paweł fajnie wygląda, jak się ze mnie nabija. Cześć wam! Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Paweł oczywiście ma ze mnie polewkę, że ja dzisiaj nie wyrabię ze wszystkim. Tak. I mają dzisiaj komór na ciśnięcie po mnie. A to rzadkość. Tak. Dlatego idziemy szybko odprowadzić koleżankę, nie? I uciekamy na live'a. Dobra. Do zobaczenia. Chcieliśmy właśnie z Pawłem odprowadzić koleżankę na autobus i zrobić live w akwaserze, ale złapał nasz deszcz i musieliśmy wejść do jakiejś randomowej klatki, żeby mi wózek nie zmógł. Przed chwilą lało niesamowicie, ale teraz już przestaje, więc myślę, że zaraz będziemy na szybciutko śmigać do akwasery. Widzicie, tak to jest. Całe szczęście nie pojechaliśmy do Wejherowa, bo był przepał totalny, jakbyśmy tam zmokli, ale mam nadzieję, że nam da przejść i zrobimy sobie fajnego live'a. A tęcza zaraz będzie, już mówią, że chyba jest tęcza, więc super, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jaka piękna tęcza, jest naprawdę niesamowita i jest ogromna. Naprawdę jest ślicznie, ale musimy szybko zmykać, bo zaraz pewnie znowu zacznie padać. Ale tęcza jest naprawdę prześliczna. Trafiłam właśnie do restauracji w akwasferze, bo niestety tylko restauracje są czynne dłużej niż o 21. Za około pół godziny może z Pawłem wystartujemy z live'em. Teraz poszedł się jeszcze spotkać jeszcze z innymi znajomymi, a ja siedzę jeszcze z koleżanką, która nie pojechała. I za chwilkę będziemy pewnie startować z live'em. Oczywiście jest mi strasznie zimno, no bo zmokliśmy i była tęcza i w ogóle, ale mamy naprawdę fajny dzień z przygodami i cały dzień praktycznie poza domem, więc jest naprawdę nieźle. Mam nadzieję, że nam się tutaj będzie po raz kolejny fajnie prowadziło live'a, bo mój pierwszy live z pleneru właśnie był tutaj i znowu tutaj trafiłam, więc jest to naprawdę pozytywne. Teraz poczekam na Pawła, pogadam z koleżanką. Jestem ciekawa, jak live z Pawłem dokładnie, naprawdę. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jesteśmy już właśnie po live. Jak twoje wrażenia po twoim pierwszym live'ie? Nie no, w porządku. Ja mam nadzieję, że będzie okazja do częstszych spotkań przy live'ie. A jak ci się podobał dzisiejszy dzień, nasz wypad? No ci powiem, bardzo pozytywnie, fajnie. Naśmialiśmy się, nie? Naśmialiśmy się, pogadaliśmy, tak jak już powinno. Tak. I mam nadzieję, że niedługo uda nam się nagrać te wszystkie filmy, które zaplanowaliśmy. Tak. Te wszystkie przygody, więc Pawła na kanale niedługo będzie naprawdę dużo, więc... A którego lubicie, to dlaczego nie? Dobra, ja uciekam. Mi też będzie miło, dzięki, no. Cześć. Bo Paweł już leci, bo mnie tylko kawałek odprowadza ze znajomymi i ja lecę do domu, bo mam masę roboty. Dobra, odezwę się w domu, na razie. Jest około godziny 22:30 i ja niedawno wróciłam do domu. I myślę, że w tym miejscu już zakończę tego vloga, bo szczerze mówiąc jestem zmęczona po całym dniu. Jeszcze muszę przemyć właśnie guzikowi ranki, nałożyć maść, więc pewnie mi to zajmie z godzinę, bo kot nie jest zbyt chętny właśnie na wszelkiego rodzaju zabiegi. Dodatkowo już moja twarz wygląda tragicznie, tutaj mi się korektor trochę na brodzie zebrał, ale mam ochotę po tym całym dniu, wiecie, po tej całej bieganinie oraz po tym, jak zmokłam, wziąć prysznic, po prostu przebrać się w
piżamę i w piżamie montować dla Was dzisiejszego vloga. Dlatego myślę, że w tym miejscu już zakończę. Tylko chciałabym Wam pokazać, pierwsze jeszcze paznokcie, zobaczcie, tak one wyglądają. To jest po prostu czerwona hybryda. I o dziwo mam hybrydę z OPI, tego się nie spodziewałam. I mam porządnie skrócone paznokcie, żeby mi po prostu podczas wyjazdu było ok. I pomadkę, którą widzieliście na filmie, kiedy już wychodziłam ze znajomymi, to była właśnie pomadka z Avon matowa. I ona jest w kolorze Wishful Wine, to jest nowość w ogóle w tym katalogu teraz 12. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ma fantastyczny kolor. Pawłowi bardzo się ten kolor podobał. No same, zobaczcie, jaki śliczny. To jest taki idealny, winny. I zobaczcie, ja piłam dzisiaj dwie herbaty i potem pomimo wypicia tych dwóch herbat naprawdę miałam dość ładną pomadkę na ustach. I to nie jest jakaś super długotrwała pomadka i tak ładnie się trzyma. Wiadomo, że nie była pierwszej świeżości, ale mimo wszystko, ojej, jak moje włosy beznadziejnie już wyglądają, ale mam nadzieję, że ten ostatni klip mi jakoś wybaczycie. I powiem Wam szczerze, że naprawdę miałam dzisiaj świetny dzień. Bardzo intensywny i muszę powiedzieć, że jestem już bardzo zmęczona. Ale mimo wszystko było bardzo wesoło, bardzo pozytywnie. Guzik czuje się lepiej, więc już się trochę nie boję wyjechać, bo już wiem, że tutaj moja mama sobie z nim poradzi bez problemu. Dodatkowo mam załatwione wiele spraw. Jutro już tylko zostało prasowanie, pakowanie, ogarnianie, ładowanie, kable i tak dalej. I muszę być praktycznie cała spakowana, bo w poniedziałek bardzo, bardzo rano wyjeżdżam. Tylko muszę jeszcze zgrać pliki z kart, żeby wziąć zapasowe karty na wyjazd. Wiecie, dużo takich organizacyjnych rzeczy, więc podejrzewam, że jutrzejszy dzień naprawdę będzie męczący. Ale w tym momencie już będę się z Wami żegnać. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie tego vloga udostępnić. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!